Shalom. No to pierwsze rzeczy najpierw. Maciej Makuła z tej strony i tutaj kontynuuję moją rozgrywkę z Prison Architect w wersji, no niestety, Alpha 9. Natomiast to już coraz bardziej zaczyna przypominać grę, która jest ciekawa i wymagająca. Ja tylko jeszcze czekam na konsultację czatu, czy nic się nie skopało. W każdym razie wracamy do całych zabaw. Na przykład pojawił się problem, z tego co widzę. Znaczy ja może jeszcze opiszę moje więzienie od ogółu do szczegółu. To jest bardzo ambitny projekt stworzenia więzienia, które będzie działać. Będzie za... O, jakie jaja się stworzyło. Ale za chwilę, ale zacznijmy od tego. Będzie z zamkniętą placówką w kształcie prostokąta prawdopodobnie. W środku będzie olbrzymia sieć spacerniaków i innych cudów. Więźniowie będą pracować i tak dalej. Jak na razie brakuje magazynu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jak na razie powstała sieć taka administracyjno-biurowa, gdzie mamy różnych ważnych rzeczy. Tutaj jest na przykład główny zarządca, tu jest pani księgowa, zaraz sprowadzimy starszego tam jakiegoś szefa strażników. Dodatkowo dochodzi tutaj część więzienna, gdzie mamy celę przejściową, kantynę, czy jak ktoś tam mówi, to słowo występuje w języku polskim, jadalnię, kuchnię i cele, plus prysznice. I pojawiły się problemy jakiej natury. Otóż kiedy już przejdę i ten obraz tych lekcjonariuszy, problem z prądem, ale nie wiem dlaczego on wystąpił. I problem z wodą, który tym bardziej nie wiem czemu wystąpił. Nie, to chyba było tylko chwilowe. Bo jak spojrzymy na podziemną sieć cudów, aha, to widzimy, że niedoprowadzone są małe, słodziaczne rurki. Pytanie, dlaczego są niedoprowadzone? Bo chłopi nie mogą przejść przez drzwi, które miały być 500 razy rozmontowane. Boże, no ale to są takie jaja. Pamiętajmy, to jest alfa. Oddziel te cele i kantynę tymi dużymi drzwiami więziennymi, przez dużymi, przez RZ, co jakoś tam świadczy o tym. Ej, ładnie tutaj to teraz działa. W ogóle, oni biorą z widać tutaj jak pracują, przynoszą rury w dużej paczce i rozprowadzają je, no to śmigało. Czy długi będzie ten prison? W sensie, czy długo będę grał? No mam nadzieję, że to będzie działało. Teraz tak, czekam na kilku... Jaki podjąć teraz plan? Odprowadzić prąd na przykład do wykrywaczy dziwnych rzeczy. To nie jest zły pomysł i podejrzewam, że zaprocentuje. Prąd leci tutaj, 50 dolców w tę stronę, troszkę w tę. Więzienie zarabia dziennie 900, więc nie ma tragedii. Więźniowie jak na razie są zadowoleni. Będzie pasowało teraz tak, chwycić jakiś nowy grant przede wszystkim. Żeby mieć więcej hajsu. Co my tu mamy? Zbudować pierwszy cel, o, dobra. I więźniów wsadzić. To będzie nowy hajs. Muszę tylko mieć 15 więźniów. To będzie idealne do zrealizowania. Więc po prostu rozbuduję tutaj sieć tych. I to są dobre cele i jedziemy. Jak kupujesz jakiś sprzęt, też jest ten dźwięk. Tak, być może mało FPS-ów. Tak, jest 30 FPS-ów. To w ramach wszystko testu. Ale jest większy bitrate. Ale syf masz. Muszę kupić dopiero, to jest add-in w ogóle. Kantin to po angielsku stołówka i nie ma nic wspólnego z polską kantyną. Mhm. Czyli fail. Boże, człowiek jest głupi. Tak samo pewnie jak ten. Kilka innych słów. Czyli stołówka. Boże, kantyna. Ah, sorry. Przepraszam tam zainteresowanych. Jak straciłeś więźnia? Nie jest. 9 miejsc. Na 8 możliwych więźni to nie jest strata. Teraz tak, oni tęskną za domem, tak, z tego co rozumiem. Ale to niech sobie potęsknią, dopiero pierwszy dzień w więzieniu, więc hello. Tutaj plan chyba widać, jest narysowany, tak będą rozłożone cele. Więc ja ten plan zrealizuję. Pieniądze są, a wpadnie jeszcze więcej jak zrealizuję ten. Następnego dnia przyjdzie dodatkowych 8, więc przynajmniej... A, pociągnę to do końca. Niech już śmiga. Jedziemy. Pierwszy dzień zawsze najgorszy, tak. Klon sobie wynajdź. Wiem, muszę tutaj w ogóle pocisnąć temat dwa zagadnienia. Pierwsze... Tylko skończę to, niech chłopcy mają co robić. Wsadzić szefa tych pajaców, czyli zrobić tutaj więcej biur. To od razu jedziemy z zamówieniami. Biuro to jest domyślnie takie cudo jak... biureczko.
gabinecik oraz super fotel. I jak to śmiga, to wsadzimy tam naszego bohatera, który umożliwi mi może 1000 zł dziennie. Ale cóż, więzienie zarabia. Nadawanie zadań tym pajacom. Na przykład jeden będzie tutaj siedział i otwierał drzwi, bo to jest dobry system ponoć. Co duże masz biura? No, tak już wyszło. Uznałem, że są fajne. Proszę nie mówić za duże. Kantyna to bufet wojskowy. Wiem. Ale myślałem, że to można mówić w odniesieniu do tego. No sorry, wyszedł drobny fail, poprawimy się. Tymczasem tak, pod prysznicami jest już woda. To jest nowy, fajny pomysł, którego ostatnio wcielałem. Powstają tutaj cudeńka. Tu będą wszędzie małe cele, drzwi się dokupi. Super, super, super. Adi mówi, że unsub. No wiem, przepraszam za tego. Czy dwóch kucharzy wystarczy? Sprawdzimy. Dzień dobiega końca. I jak wszystko będzie już śmigać, jeszcze jest grant na co? A, na psychiatrów i resztę. To ruszymy z projektem, który będzie się nazywał Więźniowie pracują. I to będzie już mega. Free time, co za więzienie. Pierwszy dzień, spokojnie. Ja może pokażę, bo tam ktoś się bulwersuje, że free time. Na razie nic nie robią, ale będą robić. Spokojnie. Widzimy, że mogę pracować w kuchni. Zobaczymy. Powiedz, że coś wygląda słodko. No na razie to dobrze tutaj się zapowiada. Będzie bardzo słodko, mam nadzieję. Resocjalizacja przez pracę. Gdzie odkrywcze, tam odkrywcze. Nie wiem, jak jest u nas. Nie chcę tak hejtować. U nas też pracują chyba. Wykonują różne roboty. Zaraz. Teraz tak, zająć się tymi pierdołami. I będzie detektor wykrywać metali. Będzie to. Tu są jedne drzwi elegancko. I teraz tak, mam 8 więźniów, czyli muszę zrobić jeszcze 7 cel nowych. Wtedy będzie ładnie, wtedy się pomieszczą chłopcy. Raz. Oho, save się wciąż. Dwa. Jak to już nie ma obrazu, trzeba poczekać niestety. Mówię to z bólem sercu. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. W sumie 7, ale zrobimy 8, żeby było już tutaj ładnie zachowany. Powiedzmy, jakaś symetria w więzieniu. Wiem, że pracuję na przykład na budowie. Wiem, słyszałem o tym. Teraz tak, tu jest, jak to wygląda. Są symetryczne, czyli tak. To jeszcze nie koniec cudów. Wszystkim woźny się jeszcze przyda, żeby to się tak nie syfiło wszystko. Teraz ścianka działowa. Ja sobie nawet to ułatwię, wchodząc do menu planowania. Tu ma być ściana. Tu będą drzwi i jedziemy i super. Zapomnij o Wi-Fi w Calibri. Tak, będzie osobna też. Ja sobie też widzę, że działa takie coś jak cela śmierci. I to sobie zrobię. Może jakoś w ogóle. Szkoda, że. Kurde, jakby to. Nie wiem, mam nadzieję, że ona będzie modowana. Znaczy, że będą. Czemu ten jeszcze nie ma tutaj swojego biurka w ogóle? A, bo jeszcze pewnie tam ci pracują. Jakby się dało zrobić więzienie w różnych epokach historycznych, na przykład można było wieszać więźniów albo gilotynować. I to by było kreatywne i fajne. U nas więźniowie mówi dama z dworca, sprzątają przed więzieniem. Mama mi mówiła, żebym do nich nie podchodził, bo gryzą. Boże. Jezu, zwariuję zaraz. Tam widzę, że to był jednak nie był mądry komentarz. Ogień, to sobie teraz tak. Wcisnę słodkie ścianki. Mam nadzieję, że to się zgadza. Potem jedziemy z łóżkami. No i będzie ładnie. Klonowanie sobie wynajdź, właśnie próby wynajdywania. Pauziątko i tak. Co tu powstaje? Jakieś super zatrudnienie. Aha, to dopiero sprawi, że będę mógł dawać im pracę. Mam już tego kolesia, który może badać ich zdrowie psychiczne. I panią zdrowotkę można czas wynaleźć. 5 godzin będzie. Auschwitz od razu zbuduj. Tak. Rzeczy samej. Możliwości, możliwości, możliwości. Okej, czas posadzić łóżka. Żeby już było, jutro przyjadą, będzie bardzo fajnie. A potem pomyślimy o jakichś tutaj atrakcjach nawet na tak zwanym polu. A póki co. Co robią więźniowie? Czy coś się może stać, mogło stać złego? Ci tutaj troszkę tęsknią. Dobrze, strażnik jest z nimi, więc dobrze. Łóżka. Więc tak. Główeczka w lewą stronę. Hajs się zgadza. Teraz każdy będzie miał własny kibel. To jest wow, powiem tylko, jeśli chodzi jak ja im dogadzam.
albo nawet troszkę mniej. No i tyle. Potem jak będą już ściany, to zrobimy drzwi i to wszystko. Dobra, cudo. Nie wiem, czy to interesuje, da się zrobić tak, żeby był czat z Twitcha live z Dailymotion. Tak, wiadomo, wszystko można zrobić. To bez problemu tutaj dać ten czat z Twitcha. No ale już zostańmy przy nowym porządku rzeczy. Pracę sprawi prison labor. Deployment jest do przypadania strażników do tych miejsc. Tak, o to mi chodzi właśnie. Sorry. Nie wyraziłem się. Mówiąc o pracy, mam na myśli tutaj to, żeby strażnicy mieli gdzie pracować. Ty masz, leniu paskudny, siedzieć tutaj i otwierać drzwi. Niestety takie jest twoje zadanie. I nikt nie ucieknie. Tu jest prezes, tylko jeszcze nie ma biurek, a zaraz będą. Na razie jest StarCraft, muszę tutaj mu mikrować tak potwornie. Dlatego to mnie trochę opóźnia. Zastanawiam się, czy nie dać jednych drzwi otwartych na przykład, jak na razie. Wtedy on będzie miał mniej pracy. Mam nadzieję, że nikt nie ucieknie. Więźniowie dostają jedzenia. Jak to nie dostają jedzenia? Dlaczego nie dostajecie jedzenia? W czym jest problem? Nie, nie są problemi, są znudzeni. Ten tęsknie do nami tyle. Chyba po czym poznać? Nie, dostali jedzenie. Tak? Jak to odczytuje się ten mały w ogóle znaczek? Myślę, że nie wiem. Dostają, no. Wystraszyłem się. Strajkują z innych powodów. Ty. Kolego. Mikrujemy tutaj. Okej, zaraz będzie biurko i będzie super. Będzie można ich porozsadzać. Deployment. O. Jak sądzę, daj im bilarda. Dostaną zaraz bilard. Gdzie? Właśnie. Kolejny bajer, który powstanie. Już wiem, co to będzie. Może jedna rodzina chce nas odwiedzić od 8 do 8. Ej, co to jest teraz? Z cyklu wyzwania. Teraz co? Idą spać już, tak? Mam nadzieję, że się umyli. Nie, jest tylko jeden prysznic dziennie. A niech będzie. Zaraz. Odwiedziny. Wycieczka szkolna. Pokój odwiedzin zrób. Widzę, że troszeczkę... nie planowałem czegoś takiego. Jak zrobić, żeby rodziny mogły bezpiecznie wejść do tych pajaców? Znaczy, ja rozumiem, że jakiś pokój jest osobny, tak? Masakra. Pokój odwiedzin. Jak to działa? Teraz common room. Tutaj mogłem się relaksować. To trzeba będzie zrobić. I to jest ta świetlica, tak? Bo jest stołówka. Pokój do trzymania rzeczy, to wyrzucanie śmieci, bla. Pracownię trzeba wynaleźć. No, ale... Poprawne wesele, wiem. Stawiasz pokój specjalny, stół i masz. Tylko... Jak tu się zachowują cywile? Oni, jak rozumiem, muszą tu wejść, muszą tu wyjść. Kurde, krzykuje się niezła rzeźnia. Holding sobie przerób, daje przy stołówce ścianę. Mogę przedłużyć to pomieszczenie tutaj, żeby te cywile wchodziły tędy, dostawały się do tego miejsca i tyle. A to będzie jedyne wejście dla tych więźniów. Za dużą kuchnię masz? Nie, na razie jest za duża. Jak potem będą żarli, to będzie za mała nawet. Świetlica z telewizorem. Zaraz, chciałem zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim tutaj dużą, fajną świetlicę. Mam nadzieję, że jest sens. I w takim razie nie chcę tego zostawiać, to jest ok. Tylko ten pokój odwiedzin teraz. Zrób pokój z części holding cell. Podać holding cell w ogóle, nikt tam nie chodzi. Znaczy, ja nie wiem, jakby jakieś było emergency czy coś, w sumie też nie wiem, zrobiłem takie. Mam, to będzie, już nie będę tego zamykał. Czy możesz otwierać jailbox? Tak, mogę. Po prostu to jest pytanie. Stwierdzam, kiedy następny filmik z mieszkania? Boże. Pierwsze słyszę. Dlaczego przy jednym z pryszniców świeci się jakiś czerwony znaczek? Świeci się z prostej przyczyny. Z pryszniców tutaj, z kibli. Czy z pryszniców tu jeszcze nic nie ma, ten pokój nie działa. Natomiast w tym się świeci z tego względu, ponieważ nie jest to kompletne i nie mam... Boże, mam nadzieję, że się wyrobią. No nic, czas start niech leci, a ja muszę coś wymyślać. Koniecznie zrób pralnię, telefony i czyste ubrania. Okej. Okay. Pralnia. Zaraz im zaplanuję dzień. Boże, jaka tu jest rzeźnia. Zaraz jest strażnik, który się nie może dostać do drzwi z tego, co widzę. I dlatego wszystko stoi. Ja to może na razie... te nieszczęsne drzwi po prostu zostawię otwarte. Nie mają jak uciec, tylko te drzwi się nie chcą dać otworzyć w ogóle. Myślę, że prawym się ten...
Oni, Boże, coś tu się działo z tymi więźniami, z tego co widzę, a to niedobrze. Zaraz, 0 na 3 strażników, 1 na 3. Duże drzwi są w ogóle, kurde, jakimś problemem. Migał detektor. Matko bosko, zaraz. Przegapiłem kilka istotnych rzeczy, jakaś krew. No, przynajmniej tyle. Analiza śladów krwawych, tyle można zrobić. Okej, śpią jak niemowlęta. Co się stało tak naprawdę, kiedy ja rozprawiałem i analizowałem ważne rzeczy? I gdzie jest kaplica? Jeszcze nie ma, ale ma być na stówę, bo jakby widzieliśmy kapelana i takie rzeczy. Więźniowie. Cornwell. Kim ty jesteś? Czemu jesteś taki zmasakrowany? Ma tylko matkę. Jeśli chodzi o rodzinę. Czyżby sen go wyleczył? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że w ten sposób. Gdzie jest izolatka? To jest chwila, mam tutaj dużo miejsca na izolatkę, mogę gdzieś wcisnąć. Na razie tak. Zrobić te pokoiki. Tu będzie zadyma. Gdzie jest strażnik? Niech jeden tutaj kampi. Czy mogę już zadymać się tymi... A jeszcze deployment powstaje. Teraz wszyscy śpią, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, jest spoko. Ale będzie zadyma. Zresztą nie jest pod lockdownem. To jest... by było, gdyby było zapalone, więc spoko. Czy pokój odwiedzin masz? Właśnie nie mam. I to będą niezłe jaja, bo widzę, że ktoś tu chce przyjść. Dwóch jest zatkanych w lockdownie, niech sobie siedzą. No nic, przygoda na całego. Sprzęteczka i lekarza zrób, wiem. Zaraz, czy ten otwiera drzwi? Otwiera. W ogóle kusi mnie, żeby na przykład zrobić lockdown. A nie, to wszystkie drzwi zamyka. Okej, gra się autosejwuje. Zabij gości i zakop. To byłoby rozwiązanie. Prezes działa. Czekamy na deployment. Czemu ty się lenisz? Masz otwierać drzwi. Ale będzie jazda. Gdzie jest trzeci strażnik w ogóle? Zaraz, pierwszy. Czyżby drugi chodził po polu jak bezsensowny głąb? Niech siedzi tutaj. A ty masz kampić i chłopakom pomagać. O, na razie jest StarCraft, troszeczkę trzeba tutaj mikrować tymi strażnikami. O, stoi. Musisz zrobić sobie, wiem, żeby jak farmić. Ale spokojnie, na razie tutaj inne rzeczy. Muszę to umeblować, być gotowy na przyjazd. Ja sobie może już zaplanuję w ogóle wielką budowę. Czyli dociągnięcie w sumie tylko wody do tego cyrku. Nie bójmy się użyć tego słowa. Co ja dociągnąłem? Czy ja zwariowałem? Mam nadzieję, że mi zwrócą kasę. Powiedziałem dociągnąć wodę. Dociągnę wodę. I jeszcze parę detali, których tu z pewnością brakuje. Kibelek ma być, to ma być ściana, by się przydała. I jest. Największym problemem będzie jednak zabawa z tymi gośćmi. Kibel elektryczny. Tak. Ktoś mi, że nie mam obrazu. Powiedzcie mu, że trzeba odczekać, niestety. No, takie tam nowości, jeśli chodzi o... To jest tak zwany świat bez SFA. Hejtowaliście to SFA, a tu się okazuje, że to nie było takie złe. Tutaj. Wracaj, błagam. Może on pilnuje tych rzeczy, ale nie sądzę. I proszę kampić tu z więźniami. Muszę szybciej odkryć ten deployment, zaraz będzie. Nie dociągnąłem taki... Dociągnąłem, teraz już jest, poprawiłem to minimalnie. Spoko, spoko. Okej, łóżeczka są. Dobra, więźniowie będą mieli jak mieszkać, będzie spoko. Teraz zobaczmy. Ha, źle podłączyłem. Faktycznie źle podłączyłem, tylko dlaczego? A wiem dlaczego. Mi się coś porąbało. Tak, sorry. Takie tam detale. Jak ten kibel elektryczny jednak nie był złym pomysłem. To poprawiam później. Tak, dobra, to już wiemy, że tam było złe. Teraz... Boże, jaki to jest debil. No nie jest to jego wina. Zaraz będzie diplom, będzie tutaj siedział i kampił. Co wymagają moje te... w ogóle teraz... granty. W
Pędzi 8 więźniów. No, hajs wpadnie i spotka. Jail Dory do nowych cel. No to jest oczywista oczywistość. Teraz tam będą, tylko... Chociaż w sumie już mogę. Niech skończą z tą wodą, żeby nie było jaj, bo mi się to wszystko tutaj zmasakruje. Czy tu nie ma kibelka przypadkiem w ogóle? Prawdopodobnie nie ma. I w nocy skonstruujemy jeszcze jakoś pokój przesłuchań, bo... No bo nie mam tego pokoju, nie wiem jak to działa. Ja sobie chyba w ogóle zrobię coś inteligentnego, zapiszę sobie i zobaczę, czy ten fail wyjdzie. To nie strasznie, potwierdzam, kurde. Tracę teraz klatki jakoś, nie wiem czemu.